1959 roku zadzwonił do mnie dyrektor Jakubowski z Polskiej Agencji Artystycznej. Powiedział, że przyjeżdża do Polski znana francuska piosenkarka Patachou i on proponuje mi poprowadzenie jej koncertu. Wie pan, mówił, śpiewa po francusku, ludzie nie rozumieją, trzeba by w paru słowach to i owo przetłumaczyć, no i ją trochę publiczności przybliżyć. Opowiada pan takie rzeczy przez radio, niech pan powie coś podobnego z estrady. Nie przyjąłem tej propozycji z powodu, jaki dziś wydać się może śmieszny. Nie miałem ciemnego garnituru i nie miałbym w czym wyjść na estradę. No, wiadomo, że teraz strój nie stanowi problemu. Można prowadzić koncert w podkoszulku, w swetrze, w skórzanej kurtce. Wszystkie chwyty są dozwolone, lecz kiedyś obowiązywały pewne reguły. W latach 30. konferansjer nie mógł się pokazać bez fraka. Za moich czasów wystarczał ciemny garnitur, a na większe gale smoking. No ale świat się zmienia, to naturalna kolej rzeczy, inna muzyka, inna publiczność, inny strój. Tak więc nie poprowadziłem występu Patachou, jednakże to mnie zdopingowało do zadbania o przyzwoitsze odzienie i gdy przyjechała następna gwiazda z Francji, Jacqueline François, propozycję przyjąłem. Przygotowałem się do koncertu solidnie, jak na debiutanta przystało, po czym, aby upewnić się, czy artystka nie ma jakichś specjalnych życzeń, zastukałem nieśmiało do jej garderoby. Owszem, miała jedno życzenie. Mnie proszę zapowiedzieć tylko dwoma słowami. Mademoiselle de Paris. Nie miałbym dużo do roboty, jak z tego widać, lecz dyrektor Jakubowski wytłumaczył Jacqueline, że u nas są inne zwyczaje, że trzeba parę słów o solistce powiedzieć, no i ostatecznie mogłem zabłysnąć jak trzeba. W rezultacie zostałem niemal etatowym prezenterem występów zagranicznych gwiazd, których zwłaszcza z Francji przyjeżdżało sporo.